Pod koniec kwietnia 2008 roku światem wstrząsnęły informacje z Amstetten, małego miasteczka w Austrii, gdzie światło dzienne ujrzała przerażająca zbrodnia. Józef Fritzl przez 24 lata więził w piwnicy własnego domu swoją córkę Elisabeth, przez cały ten czas znęcając się nad nią fizycznie, psychicznie, a także dopuszczając się wielokrotnych zgwałceń. Przez cały ten okres Elisabeth rodziła sześciokrotnie, raz będąc w ciąży bliźniaczej, ponadto będąc w ciąży po raz pierwszy poroniła w 10 jej tygodniu. Przez 24 lata, kiedy trwał koszmar Elisabeth, Józef Fritzl wiódł na pozór normalne życie. Mieszkał z żoną i resztą swoich dzieci, prowadził życie towarzyskie, a także odnosił liczne sukcesy zawodowe. Jak doszło do tego, że w głowie tego człowieka zrodził się tak makabryczny plan i jak udało mu się ten plan realizować przez niemal ćwierć wieku? O tym w dzisiejszym odcinku. Elisabeth była czwartym dzieckiem z siódemki wszystkich, które Józef Fritzl miał ze swoją żoną Rosemarie i przyszła na świat w 1966 roku. Nie była wprawdzie ulubienicą ojca, ale dostrzegał on w niej pewne zachowania, pewne cechy charakteru, które przypominały mu jego samego z dzieciństwa. O jego dzieciństwie wspomnę jeszcze w dalszej części filmu, gdyż bez wątpienia ten okres wywarł wpływ na to, w jaki sposób ukształtowała się później osobowość Fritzla. Natomiast Elisabeth miała tendencję do zamykania się w sobie, do uciekania w marzenia, co też czynił w latach młodzieńczych Fritzl. Dlatego uznał on, że jest to pewna specyficzna więź, która łączy go z córką. Po raz pierwszy w patologiczny sposób zainteresował się córką, kiedy miał 43 lata, a Elisabeth 11. Zaczął ją wówczas szpiegować, przeglądać prywatne rzeczy pod jej nieobecność, a także ukrywać pod jej poduszką czasopisma pornograficzne, co według niego stanowić miało wprowadzenie córki do świata seksu przez prawdziwego mężczyznę. Kolejnym krokiem było seksualne wykorzystywanie Elisabeth, które rozpoczęło się, gdy miała 15 lat i przybierało formę dotykania jej i onanizowania się na jej oczach. W 1978 roku Fritzl otrzymał pozwolenie na przebudowę domu. Ta modernizacja miała z jednej strony polegać na dobudowaniu sporej części, która później została przeznaczona na mieszkania do wynajęcia, natomiast druga część tej modernizacji to przebudowa piwnicy, która za kilka lat okazała się więzieniem dla jego własnej córki. Prace nad przebudową piwnicy trwały 6 lat. Przez ten cały czas Fritzl twierdził, że w piwnicy będzie mieścił się jego warsztat. Oczywiście nikt z domowników nie miał wstępu do podziemi domu. Nikt też nie zainteresował się, co naprawdę Fritzl robi w piwnicy, dlaczego wnosi on tam wszelkiego rodzaju meble i urządzenia, których na próżno szukać w warsztacie. To, że znikał w piwnicy na długie godziny, było w zasadzie domownikom na rękę, ponieważ w domu zachowywał się w sposób bardzo despotyczny, dlatego pod jego nieobecność reszta domowników miała po prostu spokój, gdyż w warunkach, kiedy przebywał on wspólnie z nimi w mieszkaniu, po prostu się go bali. Przez tych kilka lat, kiedy Fritzl pracuje nad piwnicą, zmienia się również Elisabeth, zmienia się jej osobowość, dojrzewa. Pomimo tego, że ojciec ciągle dopuszcza się wobec niej nadużyć seksualnych, stara się wieść normalne życie, nawiązuje kontakty rówieśnicze. Tych kontaktów nie ma zbyt wiele ze względu na jej charakter, natomiast w tamtym czasie ma dwie bardzo dobre przyjaciółki. Mieszka również przez jakiś czas w internacie. To mieszkanie w internacie dla jej rówieśników zazwyczaj stanowi wówczas udrękę, natomiast dla niej jest pewnego rodzaju wybawieniem, bo przez jakiś czas mogła żyć bez ciągłego strachu o to, co za chwilę wyrządzić może jej ojciec. Zwierza się również wtedy przyjaciółkom, że jej największym marzeniem jest wreszcie ukończyć 18 lat i móc wyprowadzić się z rodzinnego domu. W 1983 roku, kiedy ma 17 lat, udaje jej się na kilka dni uciec z jedną z koleżanek do Wiednia. Natomiast po tych kilku dniach
Zostają one odnalezione i do stolicy Austrii po Elisabeth przyjeżdża sam Fritzl. Wydaje się, że właśnie to wydarzenie utwierdziło go w przekonaniu, że jedynym sposobem na to, aby zatrzymać córkę przy sobie, będzie pozbawienie jej wolności. Marzenia o wyprowadzce z domu rodzinnego nie udaje jej się spełnić. Fritzl doskonale zdawał sobie sprawę z planów córki i 29 sierpnia 1984 roku zwabia ją do piwnicy pod pretekstem rozmowy. Tam, używając chusteczki nasączonej chloroformem, pozbawia dziewczynę przytomności. Elisabeth odzyskuje ją z łańcuchem na nadgarstkach, w miejscu, do którego dostępu strzegą kilkusetkilogramowe drzwi otwierane kodem, w miejscu, w którym spędzi następne 24 lata swojego życia. Na drugi dzień po uwięzieniu Elisabeth, Fritzl udaje się na posterunek policji i zgłasza zaginięcie dziewczyny. Mówi wówczas policjantom, iż niewykluczone jest, że Elisabeth uciekła z domu i wstąpiła do jakiegoś stowarzyszenia będącego czymś w rodzaju sekty. Miesiąc po uwięzieniu nakazuje jej napisać list, którego treść jej dyktuje. Następnie z tym listem udaje się do innego miasta, wysyła go na swój adres domowy. Kiedy list dociera do domu Fritzlów, udaje się z nim na posterunek policji. Z treści tego listu wynika faktycznie, iż Elisabeth wstąpiła do sekty i prosi ona o to, aby jej nie szukać. Zostaje przeprowadzona ekspertyza pismoznawcza, której wynik jednoznacznie stwierdza, że autorką listu jest właśnie Elisabeth. No a biorąc pod uwagę to, że była już pełnoletnia, sprawa zostaje zamknięta. Już drugiego dnia po uwięzieniu Fritzl dopuszcza się zgwałcenia Elisabeth. Z zeznań, które złoży po odzyskaniu wolności, śledczy dowiedzą się, że gwałt ten ciągnie się godzinami. Kiedy Fritzl kończy tę odrażającą czynność, wraca na górę, żeby się umyć, po czym ponownie schodzi do piwnicy i dopuszcza się kolejnego zgwałcenia. Po jakimś czasie pokazuje Elisabeth, w jakim celu w piwnicy znajduje się telewizor i odtwarzacz wideo. Zmusza ją, by oglądała razem z nim filmy pornograficzne. Nakazuje jej używania erotycznych akcesoriów w taki sam sposób, jak robią to aktorzy. Od samego początku spędza w piwnicy długie godziny. Rano i wieczorem, kilka metrów wyżej, siada z żoną do posiłku, jak gdyby nic się nie stało. 2 lata po uwięzieniu Elisabeth zachodzi w ciążę po raz pierwszy, jednak ciąża ta kończy się poronieniem w 10. tygodniu. Pierwsze dziecko, którego ojcem jest Józef Fritzl, przychodzi na świat w 1989 roku. Jest to dziewczynka, Kerstin. Jest to jednocześnie jedno z trojga dzieci, które zostaną z Elisabeth w piwnicy do samego końca, do 2008 roku. W kolejnych latach rodzą się kolejne dzieci. Jedno z nich z ciąży bliźniaczej niestety umiera 3 dni po narodzinach, a jego ciało Fritzl spala w piecu na odpady. Troje z dzieci, które urodziła Elisabeth w piwnicy, zostaje podrzuconych na próg domu przez Fritzla. Ten plan polega na tym, iż nakazuje on dziewczynie pisanie listów, w których stwierdza ona, że warunki panujące w sekcie nie pozwalają na to, aby wychowywała ona w tych warunkach dzieci, i jednocześnie prosi o to, aby wychowywane zostały w jej domu rodzinnym. Z czasem, kiedy Elisabeth rodzi kolejne dzieci, Fritzl decyduje się na powiększenie piwnicy. Finalnie ma ona około 55 metrów kwadratowych. Natomiast pomimo tego, że zwiększa się metraż, absolutnie nie poprawiają się warunki, w których żyje Elisabeth i jej dzieci. W dalszym ciągu wszędzie jest pleśń, panuje niewyobrażalna wilgoć, niewyobrażalny smród, oczywiście brakuje światła słonecznego. Ten smród był na tyle intensywny, że przekonać się o nim mogli nawet przysięgli później w procesie sądowym, kiedy przedstawiano na sali rozpraw dowody rzeczowe, dowody zabezpieczone w piwnicy Fritzla. Były one tak przesiąknięte tym odorem, że czuć było
ten odrażający zapach piwnicy nawet na sali sądowej. Pomieszczenia w piwnicy miały wysokość około 170 cm, co w późniejszym okresie, kiedy syn Elizabeth, Stefan, miał około 17 czy 18 lat, po prostu ta wysokość nie pozwalała mu poprawnie się rozwijać fizycznie, gdyż nie mógł on zwyczajnie przyjąć wyprostowanej postawy. Bardzo często zdarzało się tak, że w piwnicy Elizabeth i jej dzieciom brakowało żywności. Zdarzały się sytuacje, że pozostawał im jedynie do jedzenia stary chleb, czasem na tyle stary, że nie dało się go zjeść, nie namaczając go w wodzie, aby nadawał się w ogóle do zjedzenia, co też nie zawsze było możliwe ze względu na to, że zimą, kiedy nastawały jakieś większe mrozy, po prostu woda w rurach zamarzała i nie było nawet możliwości tego, aby ten stary chleb namoczyć. Te koszmarne warunki, które panowały w piwnicy, potęgowały również kary, które wymierzał Fritz. Taką jedną z najczęściej stosowanych było odłączenie prądu, co uniemożliwiało również zaświecenie światła, jak i powodowało wyłączenie jedynego wentylatora, jedynego wiatraka, który był w piwnicy i który sprawiał, że jakimś cudem jeszcze można było w ogóle w tych warunkach oddychać. Przez cały ten czas zachowanie Józefa Fritzla nie budzi żadnych podejrzeń domowników, współpracowników ani społeczności lokalnej. Zawiera on znajomości, podróżuje, emanuje pewnością siebie i spełnia się zawodowo jako inżynier. Jeden z jego dobrych znajomych i współpracowników wspomina, że o tym, co wydarzyło się w domu przy Ypsztrasse, dowiedział się z radia, jadąc samochodem. Kiedy usłyszał te wstrząsające informacje, zrobiło mu się niedobrze i musiał zjechać na pobocze, aby się zatrzymać. Po prostu nie potrafiłem w to uwierzyć. To się nie trzymało kupy. To były dwie kompletnie różne osoby. Ta groteskowa postać opisywana w radiu i przyzwoity, niesamowicie przedsiębiorczy człowiek, z którym pracowałem przez 4 lata. Byłem całkowicie przekonany, że ktoś popełnił błąd lub że Herr Fritzl został, sam nie wiem, wplątany w coś. Pomyślałem, że musieli się pomylić, że do jutra wszystko się wyjaśni. W kwietniu 2008 roku 19-letnia wówczas Kerstin bardzo poważnie zachorowała, co zmusiło Fritzla do tego, aby ją uwolnić. Wykorzystał on starą metodę, czyli stwierdził, że znalazł dziewczynę przed drzwiami swojego domu i że nigdy wcześniej jej nie widział. Była nieprzytomna, w fatalnym stanie, została przewieziona karetką do szpitala. W międzyczasie Fritzl zszedł do piwnicy i nakazał Elizabeth sporządzenie listu, który po raz kolejny wskazywać miał na to, że to ona w jakiś sposób przetransportowała swoje dziecko pod drzwi domu przy Ypsztrasse. Tydzień po uwolnieniu Kerstin Fritzl decyduje się na uwolnienie Elizabeth i pozostałych dzieci. Jest przekonany, że wszyscy uwierzą w wersję o sekcie. Telefonuje do szpitala z informacją, iż jego córka wróciła do domu po 24 latach. Udaje się z nią do szpitala, gdzie Elizabeth zostaje aresztowana w związku z zaniedbaniem córki i doprowadzeniem jej do stanu zagrażającego życiu. Podczas przesłuchania najpierw powtarza wyuczoną na pamięć opowieść o sekcie, jednak po jakimś czasie postanawia ujawnić prawdę. Stawia tylko jeden warunek. Będzie mogła zatrzymać dzieci i nigdy nie będą musieli oni spotkać się z ojcem. O 23:15 czekający w sąsiednim pomieszczeniu Józef Fritzl zostaje aresztowany. Po aresztowaniu oczywiście do niczego się nie przyznawał. Twierdził, że nie molestował córki, kiedy była dzieckiem, gdyż ze względu na liczne podróże służbowe nie miał na to czasu. Na pytanie o to, co wydarzyło się w piwnicy, stwierdził, że po narodzeniu Kerstin pomiędzy nim a Elizabeth wytworzyło się coś w rodzaju związku, że córka na wszystko się godziła, a on nie wyrządził krzywdy ani jej, ani jej dzieciom.
Na pytanie śledczych o zastosowanie licznych akcesoriów erotycznych, które zostały znalezione w piwnicy, odpowiedział on, że kupił je z myślą o Elizabeth, żeby używała ich w czasie, kiedy on wyjeżdżał zawodowo i kiedy nie mógł być przy niej. Dowody przeciwko Fritzlowi były oczywiście niepodważalne. Został oskarżony o zabójstwo jednego z nowonarodzonych bliźniaków, zmuszanie do niewolnictwa, zgwałcenie, pozbawienie wolności, przymuszanie i kazirodztwo. 19 marca 2009 roku, po zaledwie 4 dniach procesu, Józef Fritzl został uznany przez sąd za winnego i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ostatecznie, pod koniec procesu, Fritzl przyznał się do winy. Nastąpiło to po obejrzeniu na sali rozpraw nagrania zeznań Elizabeth. W trakcie ich odsłuchiwania rozpłakał się i wyraził skruchę. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż był całkowicie pozbawiony empatii, trudno uwierzyć w szczerość jego reakcji. Podobne zdanie miała prokurator oskarżająca Fritzla, Christiane Burkheiser, która ostrzegała ławników biorących udział w procesie, aby nigdy nie wierzyli ani jednemu jego słowu. Józef Fritzl obecnie ma 86 lat i za 2 lata będzie mógł starać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o ile testy psychologiczne, które będzie przechodził, wykażą, że nie stanowi on już zagrożenia dla społeczeństwa. Biorąc jednak pod uwagę wagę czynów, których się dopuścił, oraz to, jak bardzo medialna była to sprawa, nie wydaje się być prawdopodobne, aby wcześniej opuścił więzienie. Omawiając dzieciństwo Józefa Fritzla i próbując zastanowić się nad tym, czy wydarzenia tego okresu miały wpływ na to, w jaki sposób później ukształtowała się jego osobowość, skupić należy się głównie na jego relacjach z matką. Okres dzieciństwa Fritzla to czas II wojny światowej. Podczas alarmów bombowych, kiedy młody Józef chronił się w bunkrze u sąsiadów, matka nigdy nie schodziła razem z nim, pozostając w domu. Ojciec walczył na froncie, zatem pozbawiony był on jakiejkolwiek czułości i poczucia bezpieczeństwa w domu rodzinnym. U schyłku wojny matka Fritzla, Maria, została zesłana do obozu zagłady za to, że nie udzieliła schronienia Niemcom i Austriakom, którzy uciekali przed Rosjanami. Ostatnie dni wojny młody Józef spędził w sierocińcu. Jednakże po zakończeniu działań wojennych okazało się, że matka Fritzla przeżyła. Wróciła do Amstetten i ponownie zamieszkali razem. Jednak pobyt w obozie niewątpliwie odcisnął na niej piętno. W zasadzie całkowicie przestała dbać o higienę, nie zmieniała ubrań, a co najważniejsze, eskalowała również intensywność kar, które stosowała wobec syna. Klapsy już nie wystarczały, używała teraz pięści i obutych stóp. Pewnego razu skopała chłopca w twarz tak mocno, że zakrwawił całą podłogę. Czasami, gdy Józef był nieposłuszny, czy to przypadkowo, czy też z dziecięcej przekory, musiał spać w ogrodzie. Niekiedy przywiązywała go również do łóżka. Najbardziej lubiła karać syna, każąc mu klęczeć przez długi czas na kawałku drewna w taki sposób, by krawędź deski boleśnie wbijała się w ciało. W taki sposób karała go za wszystko. Za to, że był zbyt głodny, zbyt namolny, zbyt głupi, czy zbyt drogi w utrzymaniu. Kiedy wydawało się, że jego ojciec już nie wróci z frontu, 6 lat po opuszczeniu domu pojawia się on przed jego drzwiami. Jednakże matka Józefa te drzwi przed nim zatrzaskuje, nie pozwala mu wejść do domu, nie pozwala mu spotkać się z synem. Ojciec Józefa jeszcze przez kilka dni pozostaje w Amstetten i próbuje skontaktować się z synem. Jednak gdy to się nie udaje, po tych kilku dniach opuszcza miasto. Czy te wszystkie wydarzenia mogły mieć wpływ na to, w jaki sposób ukształtowała się osobowość Józefa Fritzla i na to, w jaki sposób później się zachowywał? Z pewnością tak. Po pierwsze, brak poczucia bezpieczeństwa, brak tej rodzinnej stabilizacji. Matka, która bardzo często powtarzała mu, że jest nieudacznikiem, podobnie jak jego ojciec, że pojawił się na tym świecie przypadkowo. Wspomnieć też należy o tym, że tłem tego wszystkiego były wydarzenia II wojny światowej, co też zdecydowanie mogło potęgować te traumatyczne doświadczenia.
Natomiast, co niezwykle ciekawe, matka Fritzla mieszkała z nim, jego żoną i dziećmi w domu przy Ypsztrasse niemal do śmierci. W wieku około 90 lat trafiła do domu opieki, gdzie zmarła. W dniu jej śmierci Józef od razu zebrał wszystkie jej rzeczy, które pozostały w domu i wyrzucił je do ogrodu, gdzie leżały przez kilka dni. Co może być pewnego rodzaju manifestacją ostatecznego uwolnienia się od osoby, która ukształtowała go w taki, a nie inny sposób. Po ślubie z Rosemary porównywał ją do swojej matki, twierdził jednak, że jego żona jest znacznie słabsza. Ewidentnie nie była to osoba, z którą miał stworzyć taką rodzinę, jaką sobie wymarzył, co też często wybrzmiewało w jego słowach do Elizabeth, której mówił, że dzięki niej wreszcie będzie miał prawdziwą rodzinę, czego nigdy wcześniej nie zaznał. W wieku 15 lat po raz pierwszy sprzeciwia się matce i uderza ją. Wtedy też zaczyna podglądać ludzi w ich domach. Rok później, kiedy ma lat 16, po raz pierwszy obnaża się przed kobietą w miejscu publicznym, co też stanowi jego pierwsze doświadczenie seksualne. Później, już po narodzinach Elizabeth w 1967 roku, ponownie zaczyna obnażać się w miejscach publicznych. Robi to dwukrotnie. Dwukrotnie jednak kobiety, które są tego świadkami, zgłaszają ten fakt na policję, za co Fritzl otrzymuje upomnienia. W październiku 1967 roku zakrada się nocną porą do domu kobiety, którą wcześniej śledził, i grożąc jej nożem gwałci ją. Zostaje aresztowany i przed sądem przyznaje się do winy. Otrzymuje wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności. Kiedy Rosemary odwiedza go w więzieniu, ani raz nie rozmawiają o czynie, który popełnił. Nie poruszają tego tematu również po jego wyjściu z więzienia. Żyją, jakby nigdy się to nie wydarzyło. Próbując w jakiś sposób określić osobowość Józefa Fritzla, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że potrafił on doskonale manipulować wszystkimi dookoła. Potrafił doskonale wykorzystać słabość innych ludzi, między innymi swojej żony, która zawsze pozostawała w jego cieniu i tak na dobrą sprawę w żaden sposób nie potrafiła przeszkodzić mu w realizacji jego makabrycznego planu. Pomagało mu też szczęście, pomagało mu też nieudolnie skonstruowane prawo, bowiem w tamtych czasach przestępstwa seksualne, w tym przypadku zgwałcenie, za które został skazany Fritzl, zacierało się już po 10 latach. Zatem w momencie, kiedy rzekomo Elizabeth podrzucała kolejne dzieci pod dom Fritzlów i kiedy starali się oni o opiekę nad nimi, Fritzl wówczas nie miał już w cudzysłowie żadnej kartoteki i był po prostu czysty. Był również podejrzany o podpalenie swojej letniej posiadłości, aby uzyskać pieniądze z odszkodowania. Ostatecznie nie został skazany, gdyż nie znaleziono wystarczających dowodów. Jednak przy zgliszczach znaleziono kanister z benzyną, a znając przebiegłość Fritzla, nie jest wykluczone, że sprawcą był właśnie on. Bez wątpienia posiadał osobowość narcystyczną, uwielbiał być w centrum uwagi, co też potwierdziła chociażby jedna z jego sąsiadek, która stwierdziła, że przeszkadzało jej we Fritzlu właśnie to, że często w taki niesmaczny wręcz sposób wystawiał się na pokaz i sprawiał wrażenie niezwykle próżnej osoby. Wśród mężczyzn bardzo lubił przechwalać się swoją sprawnością seksualną. Kiedy jeszcze przed narodzeniem Elizabeth wyjechał zawodowo do Afryki na 18 miesięcy, po powrocie bardzo szczycił się tym, że miał przelotne kontakty seksualne, natomiast nie korzystał z usług prostytutek, ponieważ nie musiał tego robić, ponieważ nie musiał płacić kobietom, a te i tak do niego lgnęły. Spoglądając na wyniki badań dotyczących ojców dopuszczających się seksualnych nadużyć w stosunku do swoich córek, można zaobserwować pewne analogie do przypadku Józefa Fritzla. U ojców stwierdzano często negatywne więzi uczuciowe z rodzicami, nieprawidłowe cechy osobowości, wysoki poziom dominacji i niski poziom empatii. Ponadto często tyranizowali oni innych członków swojej rodziny. Z drugiej jednak strony wskazuje się również na częste nadużywanie przez sprawców alkoholu, niepowodzenia w pracy zawodowej i trudności materialne oraz wysoki poziom stresu, których nie można przypisać Fritzlowi.
Nie był on zatem na pewno typowym książkowym przypadkiem. Ciekawym aspektem całej sprawy jest również to, czy żona Fritzla, Rosemarie, przez ten cały czas rzeczywiście o niczym nie wiedziała, czy nie nabierała żadnych podejrzeń przez niemal ćwierć wieku, podejrzeń co do tego, że w jej piwnicy może dziać się coś naprawdę złego. Po osądzeniu Fritzla, po uwolnieniu Elizabeth, ta nie chciała kontaktować się z Rosemarie, mówiąc, że właśnie nie wierzy jej, iż o niczym nie wiedziała. Wzięły one jednak udział w terapii, która pozwoliła im nawiązać kontakt. Natomiast rzeczywiście bardzo trudno jest uwierzyć w to, że Rosemarie o niczym nie wiedziała, nawet biorąc pod uwagę jej wycofanie i apatię. A może właśnie biorąc pod uwagę jej wycofanie, po prostu o niczym wiedzieć nie chciała. Kolejnym ciekawym aspektem jest to, że nad piwnicą, bezpośrednio nad piwnicą, cały czas w zasadzie mieszkali lokatorzy. Ekspertyza, która później wykazać miała, czy pomieszczenia w piwnicy rzeczywiście były dźwiękoszczelne, pokazała, że absolutnie tak nie było, że lokatorzy, którzy mieszkali bezpośrednio nad piwnicą, musieli słyszeć odgłosy, które dochodziły właśnie z piwnicy domu Fritzlów. Józef Fritzl wbrew pozorom nie był geniuszem zbrodni. Popełnił sporo błędów, ale miał szczęście. Przez 24 lata schodził do piwnicy, często po zmroku i z artykułami spożywczymi. Listy, które nakazywał pisać Elizabeth i które później wysyłał, miały stemple z miast położonych nie dalej niż 8 km od Amstetten, w których Fritzl, co nie było żadną tajemnicą, spędzał dużo czasu w celach zawodowych. Nawet kiedy mogło się wydawać, że w domu przy Ypsztrasse 40 dzieje się coś bardzo złego, nikt tego nie sprawdził. Powiedzieć, że to, co wydarzyło się w Amstetten, było wstrząsające, to tak jak nic nie powiedzieć. Jednocześnie jest to też sprawa, o której chyba nigdy nie przestanie się mówić. Ja też ostatnio postanowiłem dowiedzieć się o niej czegoś więcej i też korzystając z tej okazji postanowiłem podzielić się z Wami pewnymi wiadomościami, spostrzeżeniami, chociażby tymi dotyczącymi dzieciństwa Józefa Fritzla. Nie ukrywam, że mnie bardzo interesuje to, dlaczego ludzie dopuszczają się tego typu zachowań, co takie zachowania determinuje. A w tym przypadku niewątpliwie te wydarzenia okresu dziecięcego mogły mieć wpływ na to, w jaki sposób ukształtowana została osobowość potwora z Amstetten. Na dzisiaj w takim razie to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, do nadrobienia poprzednich filmów, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Natomiast my widzimy się oczywiście przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia.